Halo, halo, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcineczku. Udało się, kurde, wyhodowałem już odpowiednio ilość zwierząt. Więc zobaczmy, co dalej. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że tak szybko uda się wyhodować te zwierzęta. Mimo to nie warto spojrzeć na laurach, trzeba jeszcze intensywnie wziąć się do pracy. Wyhoduj 30 kur, 10 kóz, 5 owiec i zbierz po 1500 jabłka, gruszki i wiśni. Czyli takie, no powiedzmy, rzeczy bardziej już... produkcyjne, nazwijmy to. Kury. Mamy ogarnąć kury, więc na pewno muszę trochę sprzedać. Żeby one mogły mi się oczywiście tam kumulować. Jak stoimy z kozami? Kozy się chcą bardziej jeszcze rozrobić. Już prawie mam pełną tutaj koziarnię, powiedzmy. Jak sprawa z owcami wygląda? Możemy jedną sprzedać. Gąski się tu ładnie robią. Z kaczuszkami widzę podobnie. Indyczki troszkę wolniej, ale też tam się, powiedzmy, ogarniają. Bardzo, bardzo to mnie cieszy. Kolejny rozród. Krówki chcą się produkować. Dobrze. Myk, myk, myk. Jak tam z tymi moimi tymi? Gruszki? Może być problem z gruszkami, żeby wyrosły. Ale no jest na to szansa mimo wszystko. Podlewamy. Podlewamy, podlewamy, wilgotność, podlewamy. Jabłka raczej zbiorę, jak i gruszki, jak mi się wydaje. Podlewanie. Podlewanie. Ziemniaki niestety obumarły, więc tu z tym nic nie zrobię, ale od razu bierzemy się tutaj w sprawie uli, czyli czyścimy te dwa pola od razu. Jeszcze mam odpowiednią ilość, więc sobie tutaj możemy z tym działać tematem. No ale dobra, moi drodzy, no raczej nie będę chciał was męczyć tutaj tymi zadaniami. No wiadomo, co mamy robić. Jak to zrobię, to się wtedy, moi drodzy, spotkamy. Zobaczymy, co dalej będzie. Do roboty, no bo to są takie cele bardziej, że no trzeba czekać po prostu i zbierać nasze tutaj plony, rozpładzać nasze tutaj, powiedzmy, zwierzątka, sprzedawać nadwyżkę. Wiadomo, o co chodzi. Swoim drogą, no jak widzicie, coraz bardziej mi pracowników brakuje i tej roboty jest tyle, że nie nadążam, kurna, tutaj robić wszystkiego. Nie wiem, czy może nie przesadziłem z ilością tego wszystkiego tutaj na tej mojej farmie. Tutaj podlewanie od razu, rachciachciach, bo mi się plony zepsują. Dobra, myk. Dałem podlewanie w końcu? Nie. Tak zareagowało, że nie dałem podlewania. Myk. Trwa oranie. Coś długie to oranie, ale dobra, duże pole. Teraz mi pracowników zabraknie. Dla tych pomidorów teraz do zbierania. Zawsze początek, wiosna i kurna odgroma roboty. Dziesięć. Zwierzęta 14 sprzedaj. Staram się trzymać, żeby było około 8 krów i one wtedy jakoś tam sobie spokojnie będą ogarniać. Do roboty, ale będzie pomidorów, chyba normalnie hiper duper pomidorów będzie. Już ponad 2,5 miliona, panie drogi, jak ta kasa szybko leci teraz. Uzupełni, tutaj proszę kultywacja, tu też proszę kultywacja, po dwa kultywatory. Ogólnie mam przeważnie po kilka maszyn, po kilka ciągników czy tam traktorów, żeby ogarniały te sytuacje na polu. Ale sami widzicie, co tu się w ogóle za imba dzieje, tyle pracowników tego wszystkiego do roboty. No i właśnie pracowników mi brakuje. No kurde. Jeszcze doszły te zwierzęta, które tutaj hodujemy.
troszkę kóz sprzedamy. Po 8 zwierząt zawsze można zostawić. Ja mam, a no tak, 2 razy kozy, no bo tak jakoś zrobiłem właśnie. Tu się już kaczki rozrobiły, trzeba je posprzedawać. No widzicie, no inne zwierzęta mimo to można zarabiać. Ale chyba lepiej będzie je po prostu później przerabiać na jakieś jedzonko czy coś, nie wiem. Powiedzmy przynajmniej niektóre. Które z nich. Ale mam tych zwierząt od groma. Nie, czemu nie wbiło mi się osiągnięcie, żeby wyhodować te zwierząt. Ale może chodzi o to, żeby one się po prostu urodziły, nie? Przez ten... A nie, hodowca posiada 1000 zwierząt, przepraszam bardzo. To 1000 zwierząt niestety nie mam. Ale ciekawe, czy mogę... sprawdzić, ile mam kur. Troszkę nie wiem, kury, tak? Łącznie. Kozy i tak dalej. A, dobra. Never mind, my friend. Dobra, pole gotowe. Nawozik. Do roboty. Nawozik. No tak, mam jeden tylko do nawozu. A czy mogę drugi sobie do obornika kupić? Nie mam miejsca. Fucking. Co tu mamy? Oferta z rzędu wyszkol dowolnego pracownika do poziomu 5. Właśnie, muszę zatrudnić nowych pracowników, moi drodzy. Tego. Dobra, mamy pracowników. I robimy oczywiście szkolenia. Dostaniemy przy okazji misję zrobioną, tą powiedzmy poboczną. Ale oczywiście my tu musimy mieć wyszkoloną dobrze kadrę naszych tutaj rolników. Elegancko. Show, moi drodzy, i dajemy ich do pracy dalej. No nic, moi drodzy, no widzicie, jak to wygląda sytuacja, jak ja mam robić te cele swoje. Muszę po prostu czekać, z czasem sobie tu wszystko ogarnę. Tu od razu zrobimy tak, nasiona rzepaku, rzepak. Kupię 9 kilo. A tu w międzyczasie proszę zrobić obornik. Tutaj można zrobić... orkę i tutaj można zrobić orkę. Dobra, do roboty, bo trzeba przygotować właśnie, żeby pszczoły robiły miód jak najwcześniej, bo szkoda tego, wiadomo. Proszę tutaj pracować. Zawsze z początku jest dużo roboty, nie? Bo te szklarnie wszystkie wypuszczą pomidory. W sumie cały czas te pomidory mi robią. Dobra, kolejny rozród. Co tu kaczki? Jakoś tam te kaczki się działają. Kolejny poród. Co tu jeszcze jest? Kozy. Kozy, gęsi, kury, indyki do rozrodu. Dobra. Do roboty. No i sadzimy rzepak. Do roboty go. Tutaj oczywiście gryka, nasiona gryki, kup. To jest gotowe, no to od razu robimy cultivation. W sumie to wam powiem, że tu nie przerwi pracę, tak. Te pola mi się w ogóle nie przydadzą raczej. No bo wystarczą w sumie mi te 2 duże pola.
Piesel wrócił, hello. No nic, moi drodzy, muszę poczekać, aż tutaj mi się zasadzi. Trawa do zbierania za to, więc zbieramy. Papryka też jest mi raczej zbędna. Można niby na tym zarobić. Ale aż nie mam takiej potrzeby. Podlewanie. Rachciach. Trzeba dbać o nasze drzewka. Dobra, moi drodzy, ja wracam do was po przerwie, jak już się ogarnie tutaj mi te cele wszystkie. Halo, halo, moi drodzy, witajcie po krótkim cięciu. Właśnie już mogę zebrać gruszki. I tym samym zaliczymy, moi drodzy, wszystkie cele na ten jakby rozdział. Więc no co, nie pozostaje nic innego jak zrobić zbiory gruszek, myk. No i cel zrobiony, moi drodzy. Prawie 3 miliony już zarobiłem hajsu, więc naprawdę, naprawdę idzie perfekto. Zobaczmy rozdział 6, co nas tu czeka. Bardzo dużo widzę punktów jest do roboty. O, proszę bardzo, magazyn z chłodnią, ma fabryka soków. Musimy produkować różne soki, pomidorowy, wiśniowy i jabłkowy. O. Jeszcze dostałem dofinansowanie od ministerstwa, aha. No jakbym jej potrzebował, ale dobra, dostałem to dostałem, trudno. Dobra, moi drodzy, już jestem, wracamy do żywych, myk. Albo wiecie co, przystopujemy lekko i wybudujemy sobie tą fabryczkę jedną. Najpierw zrobimy sobie tutaj drogę, myk. O, proszę bardzo i zobaczmy, jak wygląda sprawa z tą fabryką. Mała fabryka soków, duża. A ja mam zrobić jaką? Małą fabrykę soków? Ja bym zrobił dużą fabrykę soków. Ale skoro mam zrobić małą, no to niech będzie mała fabryka, żeby zrobić oczywiście cel. O, powiedzmy tutaj. Ciach. Kolejna sprawa, moi drodzy. Od razu postawimy tutaj budynek dla pracowników, którzy będą pracowali, żeby mieli po prostu bliżej do swojej pracy. No i magazyn z chłodnią musimy zbudować, żeby przechowywać gdzieś te soki. To też miałem zablokowane przez długi czas. 325 tysięcy. Mięsa, owoce i tak dalej. Wszystko tu się przechowuje, więc bardzo fajna sprawa. Tu mi się nie zmieści niestety. Ale tutaj powinno się móc zmieścić, o. No i przyspieszymy troszkę tutaj, żeby to nie trwało aż tak długo. Gęsi się tutaj produkują, koza się tutaj produkuje. Zrobiłem cel, jeszcze 5 jajek kurzych muszę zdobyć, ale jajka to nie są problemem. Tutaj się robi, ale tu muszę jeszcze pracowników sobie ogarnąć. Dobra. Tamto się buduje. A, bo sporo osób poszło do sadu. Tutaj zapomniałem. Większość w sadzie teraz siedzi. Tu już są zebrane plony. Tutaj mam zebrane. Zbierają tutaj jeszcze papryki, bo posadziłem sobie papryki. Dobra. Jest fabryka. Tu trzeba 3 pracowników. Dobra, bo to jest oczywiście mała. Wypadałoby wziąć tutaj osoby dobre za produkcję. Dobra, osoby na produkcję. Mamy 3 osoby. I jeszcze je tutaj doszkolimy. Żeby jak najwięcej wyciągnąć tutaj tych soków. Rachu ciachu. I dobra, i damy tutaj tych 3 pracowników. Czekajcie, żeby to były te osoby. Michał Gawlik, Kinga Szymańska i Sara. Jeszcze Sarę potrzebujemy.
Sara Markowska. Aktualna produkcja. Produkujcie i tutaj. Wszystko po trochu. W opór oczywiście. Widzę, automatycznie to porozkładało. Tylko nie wiem, czy oni zdążą brać pomidory, ale chyba skoro raz na jakiś czas to jest sprzedawane, to oni chyba nadążą brać jakąś część pomidorów do przerabiania. Co tu jest? Nasiona, sadzonki, owoce, warzywa, mięso, nabiał, butelki, soki, chemia rolnicza, produkty. Czy mógłbym tu poprzynać na przykład jabłka, nie? Do magazynu z chłodnią. I co, one wtedy mają większy termin? Ten pomidor do magazynu z chłodnią. Fajnie by można było ustalić na przykład, że tu z tego magazynu, żeby nie sprzedawali tego. Mają już jabłka, widzę, do produkcji. Czegoś takiego brakuje, gruszki. No tak, gruszki tam wiadomo z tego poletka naszego też do magazynu z chłodnią przyniesiemy. Jeszcze jabłka, nie jabłka, czekajcie, wiśnie, co tu mam? Mam jabłka, mam pomidory. Widzę, że nawet mleko i wełna owcza tam idzie. Jabłka, gruszka, wiśnie potrzebujecie, ja gdzieś tu mam wiśnie. To jest papryka. Kurna, się pogubić można na tej farmie. Zebrali już jabłko, zebrali to zebrane. Chyba musiał sobie dokupić wiśnie, na to wychodzi. Wiśnia. Powiedzmy, nie wiem, 500 wiśni. Nie no, dobra, może przesadziłem. 1000 wiśni, dobra. Pomidory zebrane. A ciekawe, czy to pomidory stąd mi sprzeda. Jak tam z tymi sokami? Nie no, widzę, nadążają brać i robić soki. Więc tutaj pracownicy sobie jakoś radzą. Ale ciekawe, że w taki... To niby jest mała fabryka soków, nie? A budynek jest dosyć duży. A tylko 3 pracowników robi, nie? Ale fajnie, fajnie, że ruszyło trochę nam tutaj ta gra. Że teraz już mamy te produkcje, nie? Ja już właśnie na to czekałem. Żeby móc tworzyć te soki i tak dalej. Jestem ciekawy swoją drogą, ile będzie za sprzedaż takich soków. Czy czasami się nie będzie opłacało po prostu te pomidory zostawiać, do magazynu je dawać. I niech oni z tego robią przykładowo soki, nie? I czasami właśnie soki nie będą droższe, ale tak mi się wydaje, że te soki mogą być droższe. Jeżeli chodzi o sprzedaż później tego. Ale dobra, na razie damy pracowników. Troszkę gra jakby poprawiła się z optymalizacją. Aktualnie mam 13-14 FPS-ów. Może jakieś łatka trochę coś tam zmąciła tutaj, poprawiła trochę. Dawać, ale tu trzeba tych pracowników do tych pomidorów. Tak to jest, jak Majes oszalał i tyle szklarni pobudował. Dobra, cel zrobiony. Sok jabłkowy ukończono. Sok wiśniowy. Właśnie, gdzie te wiśnie tutaj mi dało? Jabłka, wiśnia. Wiśnia, magazyn z chłodnią. Czekajcie, czy tutaj jest większy termin? 27. Cały rok praktycznie tu niektóre rzeczy są, widzę, ważne. No przedłuża ten czas, jakby nie patrzeć, i ma dużo miejsca. Taki magazyn z chłodnią. Ale dobra, zobaczmy. Sok pomidorowy, 200 sztuk takiego soku. 200 sztuk takiego soku. Ile to jest w ogóle warte, moi drodzy? Sok pomidorowy. 200 soku. 780 zł, tak? Ciekawe, ile finalnie oni mogą naprodukować w ciągu miesiąca. Czekajcie, autohandel, zobaczmy, czy tak. Papryki sprzedajemy wszystkie, gruszki, jabłka nie sprzedajemy. To będziemy przerabiać na soki. Gryka zostaje. Jaja kurze są przerabiane. Na razie z jaj nic nie mogę, z mleka też nic nie robię. Mąkę sprzedajemy. Jeszcze nie mam żadnej pikany, żeby chleb robić.
pomidory sprzedaje i to w takich sporych ilościach. Ale oni tam mniej więcej dają radę te soki robić z pomidorów. Jakoś idą mi te soki. 400 soków, 300 soków. Aha, już jest zrobiony sok pomidorowy. Pomidory sprzedają radę, zanim się... Jakaś część będzie się sprzedawała po prostu na auto. A jakaś część po prostu się przerabiała na te soczki. Ja od razu dam tu, żeby te soki były sprzedawane. No bo to o to chodzi. Dam tu, żeby dawać to. Wiśnie nie sprzedajemy. Rawa, sorgo, słonecznik, pszenica, rzepak. To będzie dla zwierząt. Dobra, no i cele zrobione, moi drodzy. Zobaczmy, co dalej. Gra nam tutaj wykombinuje. Nadal kupujesz nasiona na rynku. Wybuduj budynek przygotowujący zebrane nasiona do wysiewu i ukończ kurs. Warsztaty zarządzania produkcją 1, aby podwyższyć wydajność produkcji. Produkcja nasion i sadzonek. Szkolenie chyba mam zaliczone, tak. Czyli muszę produkcję nasion i sadzonek wybudować. Moment. Sporo się, widzicie, dzieje teraz. Fajnie, żeby się tak podblokowywało. Produkcja nasion i sadzonek. Na tym też można zarabiać, albo ewentualnie sobie sadzić po prostu, nie? Dobra sprawa na pewno. Produkcja nasion i sadzonek. No dobra, to stawiamy. Tutaj sobie postawimy i padałoby zatrudnić kolejne osoby do produkcji. Tylko pytanie, ile tam osób jest potrzebnych do tego? No bo mamy jedną ochotniczkę, drugą. Ale strzelam, że dwie, trzy osoby, może jedna osoba do takiego robienia. Pewnie, o, jedzenia nie ma, jak to? Mleko, obornik, halo, co tu się dzieje? Czemu się tu pracownik opierdziela? Halo, halo. Mają trawę, mają pszenicę, mają kukurydzę, tylko magazyn jest pusty. Opiernicza się tutaj, widzę, gościu. Żeby mi tam nie pochorowały zwierzęta. Bo nie będzie fajnie. Zobaczmy, jak wygląda sprawa z sprzedażą soków. Sok jabłkowy, sok pomidorowy, no tak biednie, ale idzie coś tam zarobić na tym, dobra. Produkcja nasionek skończona. Elegancko. Sąsiad podpowiedział mi, że bardzo opłacalna jest produkcja modu gryczanego. Niedaleko uli, zasiej maszynową grykę, by produkować 200 słoików miodu gryczanego. O, czyli teraz no już nie za bardzo zasadzę, bo w zima idzie. Ale no, produkcją taką się akurat zajmowałem. Jak widzicie, tu mieliśmy grykę. Nasiona łubinu, autohandel. Nasiona. Czy ja mogę autohandel nasion zrobić? Brakuje tego, moi drodzy, patrzcie. No, to jest kolejny pomysł na patcha do gry, żeby można było sprzedawać nasiona. Bo widzę, że nie można chyba nasion tutaj zaznaczyć, żeby sprzedawało mi. Muszę samemu ręcznie sprzedawać nasiona, okej. A kto by pomyślał, że tak łubin będzie opłacalny, no nie? O nie, tu jedzenia brakuje. No, pierdzielają się, patrzcie. Jabłek. Najlepiej by było, żeby z jabłek nie korzystał, tylko z innych tych. Czy kozy rozrodzić chcą. No i tu się pracownik opierdziela, no. Nela, co jest z tobą? Jeszcze raz. Nie tą osobę. Przypiszemy może Barbarę, niech się zwierzętami zajmie inna osoba. Może już się jej praca nie podoba i nie pracuje wydajnie, nie wiem. Ciężko powiedzieć. Oh my god, tu już trzeba kończyć odcinek zaraz, moi drodzy. No mówię wam, tak szybko ten czas leci, że ja nawet nie zauważę. Coś porobi i kurna, koniec odcinka. Moi drodzy, dziękuję wam za uwagę. Czekamy na wiosnę, jak będę mógł produkować oczywiście miodzik. I zobaczymy, co tam dalej nam będzie w planach, jeżeli chodzi o rozdział ten kolejny, 6. A póki co, trzymajcie się i cześć.